Hej, cześć i czołem. Chciałem wam przedstawić takie szybkie nagranie o moim, że tak powiem, spojrzeniu na dodatek do Guild Wars 2, czyli moich pierwszych 4 godzinach, które spędziłem w tym dodatku i chciałem wam właśnie o tym opowiedzieć według mnie, co jest fajnego, a co by mogło być trochę poprawione, przynajmniej na obecną chwilę. Takich nagrań podejrzewam będzie się pojawiało więcej, jako że chcę zrobić taką mini serię. Jak, powiedzmy, zmienia się moje podejście do dodatku w czasie podczas dłuższej rozgrywki, czyli właśnie teraz pierwsze 4 godziny i opowiem wam, co mnie zaciekawiło, a co mniej i co według mnie jest słabe, a co jest mocne po tych pierwszych 4 godzinach i w kolejnym odcinku, powiedzmy, opowiem wam, powiedzmy, następnym razem, co widzę, jak widzę dodatek po na przykład 10 czy tam 15 godzinach rozgrywki i jak widzę dodatek po przejściu całego story i zakończeniu jakiejś tam większej ilości questów, więc takie po prostu pierwsze spojrzenia na to, jak wygląda dla laika, który po prostu wchodzi w ten świat Guild Warsowy, trochę zna poprzednią, że tak powiem, story, jednak nie jest takim bardzo nahypowany, nie wie dokładnie, co go aż tak czeka. Okej, więc zacznijmy może od samego początku, czyli tym, co Guild Wars się szczyci, czyli historią. Na chwilę obecną jest słabo. Nie ma żadnych fajnych zwrotów akcji, przynajmniej w tych 4 pierwszych godzinach. Nie bójcie się, nie będę nic spoilerował, także możecie sobie posłuchać. Nie będę nic mówić, co się dzieje w story, tylko ogólnie jak to wygląda. Pierwsze 4 godziny gry i rozgrywki, pierwszych jakichś 5 czy 6 chapterów story, niestety bardzo mnie zawiodły. Jest w miarę słabo, nic ciekawego się nie dzieje, cały czas podążamy tylko szukając Baltazara, nic, żadnych większych eventów, żadnego większego zwrotu akcji, żadnego większego wow na chwilę obecną nie zauważyłem, więc to tyle co do story, bo żeby wam za dużo nie spoilerować. Kolejną nowością, które były, są, że tak powiem, mounty i tutaj ten nowy raptor, którego na razie dostałem, nie mam więcej mountów, ale raptor, powiem wam szczerze, to jest jeden z najlepszych mountów, jakie kiedykolwiek istniały w MMORPG-a, a przegrałem ich dużo. Uwierzcie mi, naprawdę tutaj się czuję, że ten mount to jest dzikie zwierzę, ono nie zawraca w miejscu, ono nie jest jakieś sztuczne, po prostu trzyma się jakby na szynach, jak to jest w innych grach. Jest po prostu to uczucie, że mamy pod sobą żywą tkankę i naprawdę, że ten mount nas żyje, on nie jest taką po prostu, jakby mówić, pikselowym kwadracikiem, który się gdzieś tam przemieszcza. Naprawdę czuć, że tak powiem, jego masę, czuć jego niezależność, czuć po prostu to, jak on się porusza, jak nim się poruszamy, że to nie jest taki klocek. Naprawdę monty są, przynajmniej ten raptor jest tak świetnie zrobiony, aż podziwiam te środki, część kości, ogon, wszystko naprawdę czuć i widać, że to się rusza w jakiś tam sposób. Wszystko tak, jak powinno w realnym świecie. Oczywiście w realnym świecie nie mamy raptorów, no ale powiedzmy, że tak na coś takiego a la struś widać, że to jest ten ciężar, jest ta masa i jest właśnie ten środek ciężkości, ta fizyka zachowana. Więc to jest bardzo mega na plus, przynajmniej jeżeli chodzi o monty, co do raptora, odczucie fizyki właśnie w tej grze. Okej, co do map, też są, powiem wam, tak fajnie zrobione. Myślałem, że pustynia to będzie po prostu kilometry piasku i nic więcej, jednak obszar ten jest mocno rozbudowany. Nie jest tak, że widzimy tylko piasek przed sobą, naprawdę co chwilę są jakieś budynki, zabudowania, oazy, roślinność, różnego rodzaju doły, kaniony. Naprawdę mapa wygląda na dobrze zrobioną, opracowaną, przynajmniej ta pierwsza, którą, że tak powiem, widziałem, że tak powiem, pierwszy raz, bo jest 4 godziny, na chwilę obecną skończyłem pierwszą mapę dopiero, więc myślę, że nie jest tak źle, ponieważ robiłem jeszcze jakieś tam eventy, ale naprawdę pierwsza mapa wygląda ok, świetnie, zobaczymy, co będzie dalej. No i co jeszcze mogę wam powiedzieć, elit specjalizacji jeszcze nie odblokowałem, jako że to nie jest ten czas, aby ją odblokować, to niestety w kolejnych odcinkach pewnie o tym opowiem, więc nie chcę się wypowiadać, bo odblokowanie jednak trochę trwa. Co do nowych masterek, na chwilę obecną mam odblokowanie tylko do raptora, aby ten był silniejszy ataki wykonywał oraz skakał dalej. Okej, na chwilę obecną myślę, że to było tyle, bo
Nic więcej w pierwszych minutach, 4 godzinach właściwie, minutach, nie, godzinach, nie zauważyłem, że różniło się od, że tak powiem, dodatku Hotsa, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku i w kolejnym spojrzeniu na rozgrywkę po na przykład 10 albo 15 godzinach. Zobaczymy, jak story będzie się rozwijało i wtedy zdecyduję, czy to będzie 10 czy 15 godzin. Zobaczymy, czy moje podejście do dodatku na chwilę obecną się zmieni. Czyli reasumując, fabuła na chwilę obecną po 4 godzinach słabo. Monty na chwilę obecną po zobaczeniu Raptora. Niebo, niebo i jeszcze raz niebo, masakracja, dosłownie mnie rozwaliło. Co do, że tak powiem, mapek na chwilę obecną, ta pierwsza mapa, kryształowa pustynia jest świetnie zrobiona, miasta też są tak świetnie zrobione, więc nie mam na co narzekać, zobaczymy, czy to się zmieni dalej. Co do stroju w glamourów, no na chwilę obecną nie mam ich za wiele, więc edukowałem tylko dwa, wyglądają słabo, ale podejrzewam, że to się na pewno później zmieni. Także trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku z kolejnego spojrzenia do Guild Warsa 2.